Drodzy Państwo, serdecznie witamy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Dzisiaj, jak zawsze we wtorek, magazyn Kibica. Tym razem jednak audycja nie na żywo, a z odtworzenia. Około południa w studiu gościliśmy Jerzego Brzęczka, trenera piłkarzy Wisły. Witam Cię, Jurek, bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Pierwszy raz, ale już tydzień temu zapowiadaliśmy, że dzisiaj będziesz, więc słuchacze na pewno z niecierpliwością czekają Twojej pierwszej w studiu wizyty. No tak jak i wszyscy kibice z niecierpliwością czekali tu na Ciebie po tym, jak klub odpuścił poprzedni trener. Masz już za sobą debiut z Wisłą, ale o tym porozmawiamy później. Najpierw chciałbym, żebyś przedstawił się jako piłkarz swego czasu, obecnie jako szkoleniowiec. Nazwisko Jerzy Brzęczek jest oczywiście w środowisku doskonale znane, bo jeśli ktoś wielokrotnie grał w reprezentacji, to nie jest anonimowy. Natomiast no, chciałbym, żebyś jakby od początku opowiedział o swojej przygodzie z piłką. Oczywiście ta historia moja, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, jest dosyć długa, ponieważ... To bardzo dobrze. ponieważ zaczynałem jako młody chłopiec w mojej rodzinnej miejscowości Cusko-Lasach, gdzie się urodziłem w 71 roku i praktycznie do mistrzostw świata w Hiszpanii w 82 roku, mając 8-9 lat, zacząłem trenować wtedy w drużynie Olimpii Tuscolasy, która grała na szczeblu okręgowym. I po mistrzostwach świata w Hiszpanii, bardzo udanych dla nas, w bardzo trudnym okresie, zacząłem trenować w Rakowie Częstowa, tak więc praktycznie od 82 roku do mojego odejścia w 88 roku do Olimpii Poznań, do klubu wtedy pierwszoligowego, czyli obecnie ekstraklasowego. Spędziłem tam wszystkie szczeble i na pewno był to dla mnie bardzo ważny czas jako młody człowiek, bo uczyłem się nie tylko rzemiosła piłkarskiego, ale również myślę, że takiego charakteru, podejścia. Moim trenerem, któremu bardzo dużo zawdzięczam, jest niestety już świętej pamięci trener Zbigniew Dobosz, który wychował wielu reprezentantów Polski. I również z drużyną Rakowa Młodzików zdobyliśmy w 85 roku mistrzostwo Spartakiady i to zapoczątkowało również jak gdyby moją przygodę z reprezentacją. Praktycznie od tamtego czasu, czyli od roku 85, przeszedłem z reprezentacjami Polski od tego najniższego szczebla do pierwszej reprezentacji, wszystkie kategorie wiekowe i w większości tych kategorii wiekowych. A jesteś w stanie powiedzieć właśnie, ile meczów tak łącznie rozegrać? No bo wiadomo, w tej reprezentacji narodowej to się zazwyczaj wie, ale czy jesteś w stanie dodać te liczby do siebie? Trudne. To znaczy powiem tak, że w reprezentacji Polski pierwszej rozegrałem 44 spotkania, ale też tutaj zawsze są jak gdyby takie pewne nieścisłości. Niektórzy podają 43, 42, ale z moich wyliczeń wynika 44. Oczywiście również reprezentacja olimpijska, gdzie zdobyliśmy srebrny medal. Do tego wrócimy na pewno. I w sumie licząc tak, tych meczów międzypaństwowych pod szyldem tej reprezentacji olimpijskiej, myślę, że było gdzieś około 50-60. Mm-hmm. I patrząc na te wszystkie mecze w reprezentacjach juniorskich od U15 do tej reprezentacji olimpijskiej, myślę, że też około 70-80. I na tą chwilę również myślę, że chyba jestem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wszystkich polskich piłkarzy. Jeżeli tylko będziemy liczyć rozgrywanie spotkań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we wszystkich krajach, w których grałem, tak więc bodajże mam ponad 600 tych występów. W ekstraklasach wszystkich krajów. Nie tylko polskiej, ale występowałem w Izraelu, występowałem w Austrii. To nawet Polsce. Łukasz Surmat, który co prawda w ekstraklasie śrubuje ten rekord, to łącznie jednak przegrywa z tobą. Tak, ja bodajże w którymś tam momencie chyba Krzysiek Warzycha był na pierwszym miejscu i jeszcze jak kończyłem moją... Zresztą też twój kolega z reprezentacji. Tak, jak kończyłem moją przygodę z reprezentacją i z piłką na poziomie ligowym, kończąc moją karierę w Polonii Bytom, to wtedy przekroczyłem tą liczbę 600 występów. No to gratuluję, bo naprawdę tego nie wiedziałem. No rzeczywiście liczba jest imponująca. Wspomniałeś o reprezentacji olimpijskiej. Z pewnością był to ten rok 92, igrzyska w Barcelonie, które no myślę, że dla każdego piłkarskiego kibica w Polsce były o tyle ważne, że mieliśmy wtedy posuchę. No, reprezentacji narodowej nie udało się wygrywać kolejnych eliminacji. Wy natomiast ten turniej rozegraliście fantastycznie. Pamiętam mecz z Włochami, którego się obawiałem jako kibic. No 3-0 i to tak raczej nie było wątpliwości, kto w tym meczu jest lepszy. Natomiast na pewno gdzieś tam w waszych sercach do dzisiaj pozostaje finał. Bo był to mecz o strasznym ładunku emocjonalnym. Zmieniało się prowadzenie i tak niewiele brakowało, żeby przynajmniej dostać jeszcze szansę w dogrywce. Co się wtedy czuje, gdy tak blisko jest złota, choć i tak jest ogromny sukces, to jednak no to ten największy jest to wyciągnięcie ręki i się go nie udaje uzyskać. Znaczy to pierwszy moment, to pierwsze uczucie było na pewno straszne. I
i rozczarowanie, i gorycz, aha, i ta świadomość, że byliśmy tak blisko tego złotego medalu, mieliśmy bardzo dużą szansę na to, żeby w tej dogrywce walczyć o ten medal, bo myślę, że na pewno, patrząc z perspektywy czasu, tworzyliśmy naprawdę super grupę i ta drużyna była budowana przez ponad 3 lata. Patrząc z perspektywy czasu, teraz w tym roku mija 25 lat, już minęło praktycznie od 25 lat. A my nie zagraliśmy nawet na igrzyskach. Od zdobycia srebrnego medalu. Mm-hmm. I myślę, że chyba jesteśmy z wyjątkiem reprezentacji trenera Dorny, ostatnią, która zdobyła bodajże chyba medal na jakiejś na większej imprezie. Oczywiście to była wyjątkowa sytuacja i również wyjątkowy czas, myślę, w tamtym okresie w naszym kraju. Mhm. Nie tylko sportowy, ale również gospodarczy. Bo tak jest. To było po wszystkich przemianach, tak więc na pewno ta organizacja klubów sportowych, reprezentacji była na zupełnie innym poziomie niż teraz. Tego się nie da porównać, tak więc ale cały ten projekt, ta koncepcja, która wtedy powstała i takie współdziałanie na linii fundacji, którą tak prezesem jest. Był pan Niemczycki, której jak gdyby zarządzał. Można to powiedzieć, przepraszam, wchodzę ci w słowa, takim prawdziwym pierwszym przykładem profesjonalizmu w polskiej piłce. Tak byś to określił? Tak, bezsprzecznie tak, ponieważ jeżeli popatrzymy na to teraz z tej perspektywy, co się wydarzyło przez te 25 lat, jakie my mieliśmy wtedy stworzone warunki, jak my się do tego przygotowywaliśmy, jaka była selekcja, tak więc to było naprawdę bardzo profesjonalnie wszystko przygotowane. I oczywiście również po latach rozmawiając z panem prezesem, panem Niemczyckim, wtedy również były takie pewne ustalenia z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli ten projekt się powiedzie, jeżeli będzie medal na Igrzyskach Olimpijskich, jak gdyby, to pan prezes Niemczycki będzie w jakiś sposób wtedy starał się również wejść do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak gdyby to zarządzanie, to co było takim pilotażowym programem z reprezentacją olimpijską, wprowadzać do całego Polskiego Związku Piłki Nożnej, no, ale niestety to były jeszcze inne czasy i nie miał takiej siły przebicia, później się z tego wycofano. Ja myślę, że żal, bo przez to uważam, z tych względów takich organizacyjnych, no, ta polska piłka nożna jednak ten okres taki straciła. To był najgorszy chyba moment dla naszego futbolu, który trwał tak około 10-15 lat. Teraz już odbudowujemy swoją pozycję skutecznie. Natomiast rzeczywiście to był moment takiej zapaści. Pamiętasz, szeroko komentowane były słowa trenera Janusza Wójcika, który prowadził waszą drużynę, że panowie, zmieniamy szyld i jedziemy dalej. Takie hasło, czyli oczywiście, że przeradzacie się w dorosłą reprezentację, tę narodową i gramy dalej pod jego wodzą. Czy to rzeczywiście było realne i czy z perspektywy czasu uważasz, że taki pomysł miałby rację bytu? Ja muszę tutaj sprostować, ponieważ odnośnie tego hasła są za każdym razem jak gdyby różne postacie przypisywane. To hasło powiedziałem ja. Aha, a to bardzo cię przepraszam, to jeszcze lepiej. Bo często jest jak gdyby przekazywane, że to był Wojtek, czy tam trener Janusz Wójcik. Ja powiedziałem to w jednym z wywiadów. Ale nie miało to na miejscu jakiejś rewolucji, ale miało na miejscu przede wszystkim właśnie ten profesjonalizm. Kwestii organizacyjnych, ponieważ ci, którzy przeżyli tamten okres czasu, reprezentanci Polski, wiedzą, jak to wszystko funkcjonowało. My akurat wtedy jeszcze pierwsza reprezentacja i reprezentacja młodzieżowa, olimpijska, funkcjonowała na takiej zasadzie, że praktycznie rozgrywaliśmy mecze dzień po dniu, tak więc często wylatywaliśmy razem czarterami na te spotkania. I w tym momencie właśnie dochodziło do takich już pewnych, nie tyle może konfliktów, ale nieporozumień na zasadzie takiej, że właśnie my, będąc tą reprezentacją olimpijską, byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Były wyjazdy do Rumunii na mecz towarzyski, do Albanii, gdzie my, nasze kierownictwo zdawało sobie sprawę z tego, jaka tam jest teraz sytuacja gospodarcza, jakie problemy z wyżywieniem. My, pamiętam, wielokrotnie zabieraliśmy po prostu skrzynie z jedzeniem, byliśmy na to przygotowani. Nasi starsi koledzy z reprezentacji, którzy przyjeżdżali z różnych klubów z Europy, dochodziło do takiej sytuacji, że na tych posiłkach u nas na stołach było wszystko, a oni po prostu mieli puste stoły, tak więc i to powodowało w jakiś sposób, że oni się nawet zazdrość, tak? Oni się po prostu tak nieswojo czuli, że patrząc na tych, za przeproszeniem, młodych gówniarzy obok siedzących, którzy mają być ewentualnie ich następcami. Okazuje się, że mają to mleko, te podstawowe produkty, a my tutaj w tych krajach, w Rumunii i w Albanii, no po prostu tego nie mamy. Tak więc i to przede wszystkim był ten główny, pierwszy, podstawowy, że kwestia takiej organizacji. Postulat zmiany organizacji i reprezentacji. I tych wyjazdów, bo oczywiście, no, my też mieliśmy marzenia, żeby wielu z nas
to grało w reprezentacji Polski z perspektywy czasu. No praktycznie większość tych zawodników, która grała w olimpijskiej, prędzej czy później tak na różnych etapach, w różnych ilościach rozegraliśmy swoje spotkania w reprezentacji pierwszej. Myślę, że to jest dla nas, dla każdego z nas, no, wielkie wyróżnienie, wielki sukces. Tak więc to był właśnie ten problem taki, że jak gdyby to, co my zapoczątkowaliśmy w kwestii takiej organizacyjnej, również sportowej, niestety nie zrobiono następnych kroków, żeby to ulepszać, rozwijać, żeby ta organizacja reprezentacji Polskiego Związku Piłki Nożnej po prostu no, przypominała i szła w tym kierunku, w jakim były zorganizowane wszystkie najlepsze reprezentacje europejskie czy też światowe. Teraz to się dzieje, ale tak jakby rozumiem z twoich słów, że trochę zmarnowaliśmy te kilkanaście lat. Tak to można odczytywać? Na pewno tak. No, na pewno ja myślę, że wszyscy ci, którzy pracowali w piłce, i zawodnicy, i działacze, i trenerzy, no zdają sobie sprawę, że no nie da się do tego porównać do obecnego okresu, czy tych poprzednich minionych kilku, czterech, pięciu lat. To na pewno te lata 90. no to było zupełnie coś innego. To było jak gdyby te wszystkie transformacje, zmiany. Wiele klubów miało problemy, ogłaszało upadłość, ponieważ no, skończyli się jak gdyby ci darczyńcy w postaci zakładów pracy, tak wojska, milicji, policji. Tak więc to na pewno polski sport, w szczególności te drużyny, zespoły no bardzo, bardzo na tym ucierpiały. To nie tylko piłka nożna, ale wszystkie dyscypliny sportu. Jurek, jeszcze kończąc pierwszą część naszego programu, chciałbym, żebyś coś opowiedział też o swojej reprezentacyjnej karierze już w tej narodowej kadrze A. Co w niej, czy masz jakieś takie wspomnienie, które jest zawsze na pierwszym miejscu jako reprezentant Polski? To znaczy, na pewno są wspomnienia i pozytywne, i negatywne. Rozegrałem 44 spotkania, z jednej strony dużo, z drugiej strony myślę, że również tam jakiś niedosyt pozostaje i taka świadomość, że mogło być tego więcej i z sukcesami, bo oceniając również obiektywnie, akurat w tym okresie, kiedy ja miałem tą przyjemność, zaszczyt i wyróżnienie grać w pierwszej reprezentacji Polski, również przez pewien okres być jej kapitanem. No niestety nie awansowaliśmy na żaden wielki turniej, a to było naszym marzeniem. To w jakiś sposób jak gdyby zawsze jest taka ocena i zaświadczenie o tym, czy zawodnik osiągnął jakiś pewien poziom międzynarodowy. Tak więc tego na pewno mojej generacji w tym okresie zabrakło. Oczywiście były różne sytuacje. U niektórych trenerów akurat ze względu, myślę, na to, że byłem wcześniej kapitanem u trenera Wójcika, który nie był zbyt popularny. Nie wszystkim się to jak gdyby podobało i niektórzy jak gdyby mieli troszeczkę może obawy przed tym, jak ja będę się zachowywał, jak ja będę postępował, ale poznałem wielu selekcjonerów i na pewno to było dla mnie wielkie wyróżnienie. Zawsze gra z orzełkiem na piersi. To był dla mnie największy zastrzyk. To się nigdy nie zmieniło, obojętnie jaka była sytuacja. Oczywiście taki moment ciekawy, ważny, ale pokazujący, jak życie piłkarza szybko może się zmienić. To był najpierw taki, graliśmy dwumecz eliminacji do mistrzostw i graliśmy mecz na Wembley, gdzie zdobyłem bramkę i przegraliśmy to spotkanie 3-1. Zostałem bohaterem narodowym. 4 dni później graliśmy w Katowicach, w Chorzowie, mecz na Stadionie Śląskim ze Szwecją. Przegraliśmy ten mecz 1-0, gdzie ja straciłem piłkę na środku boiska. Z tego Ljungberg wtedy zdobył bramkę. Przegraliśmy, jak gdyby stałem się tą ofiarą. Bohaterem negatywnym i praktycznie pomimo tego, że uważam, że w tym meczu no, zagrałem dobre spotkanie. Praktycznie większość sytuacji, jakie stworzyliśmy, były po moich podaniach, a z tego zawsze byłem rozliczany. Ale jako kapitan tej drużyny, jak gdyby tą odpowiedzialność wziąłem na siebie. No i to był taki okres, że to praktycznie... W ciągu 4 dni opinia zmieniła się biegunowo. Ale to pokazuje też, ja myślę, że również taki dla młodych zawodników, sportowców, taki przykład tego, że w sporcie, co nie oznacza, że ja tej pokory nie miałem. Zawsze miałem tą pokorę jako zawodnik. Również mam pokorę jako trener, ale to pokazuje, że to się szybko bardzo zmienia i sport właśnie jest tak dynamiczną dyscypliną, że to, co jest dzisiaj piękne, niekoniecznie za 2-3 dni może być to samo, bo to jest wszystko uwarunkowane od wyniku sportowego, od twojej dyspozycji, z tego jesteś oceniany. Po latach zazwyczaj później to się wszystko jak gdyby tak neutralizuje i wtedy te opinie są jak bardziej wyważone. Zdecydowanie. Ale od razu na gorąco są emocje, oczekiwania i wtedy każdy kibic ma prawo reagować
również często impulsywnie, bo to jest, bo z tego żyjemy, dlatego tak piłka, sport jest tak piękny, tak pięknie. Bo żyjemy ze względu na emocje i na to, co się dzieje na boisku czy na arenach sportowych. Mógłbym cię słuchać w nieskończoność, jako taki kibic absolutnie oddany futbolowi, a mówisz bardzo, bardzo fajnie i to jest niezmiernie ciekawe, ale przejdziemy już w następnych częściach audycji do tych bieżących czasów. Jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące przeszłości. Kto oprócz Jerzego Brzęczka był najlepszym polskim piłkarzem lat 90. Na pewno ja się nie naliczam do najlepszych piłkarzy. To, że grałem w reprezentacji, zawsze byłem taką osobą team player, czyli zawodnikiem, który zawsze patrzył dobro drużyny i spełniałem zawsze takie role, które powodowały, że poprzez moje zachowanie nie tylko na boisku, ale również poza boiskiem musieliśmy mieć odpowiednią atmosferę i dążyć do tego, żeby to była grupa ludzi, którzy mają swoje talenty, możliwości, mają swoje ambicje, ale żeby właśnie to była taka grupa, która z tych jednostek indywidualności będzie tworzyła grupę i ta grupa później będzie zdobywać sukcesy. I tak zawsze starałem się podchodzić. Ja myślę, że w tamtym okresie mieliśmy dużo naprawdę dobrych, bardzo dobrych zawodników. To były też inne czasy, nie wszyscy mogli wyjeżdżać, chociaż to był już też taki okres, że wielu tych zawodników wyjechało. Ale myślę, że ta ocena nie do końca będzie taka pozytywna, ponieważ jako reprezentanty nie odnosiliśmy sukcesu, a reprezentacja zawsze decyduje o tej atmosferze i spojrzeniu na zawodników. Wracamy po krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, jesteśmy ponownie na antenie Katolickiej Radio Diecezji Płockiej. Magazyn Kibica zawsze we wtorki po 20:00. Nadajemy w Płocku na 104,3 FM, a w Ciechanowie na 103,9 FM. Dziś w studiu Jerzy Brzęczek, trener piłkarzy Wisły. Jurek, teraz chciałbym, no bo już o swojej piłkarskiej przeszłości opowiedziałeś sporo, naprawdę oszałamiająco ciekawie, to chciałbym, żebyś teraz opowiedział o tej, no, obecnej roli. Kiedy postanowiłeś zostać trenerem? Od kiedy pracujesz? Jakie prowadziłeś kluby? No i jak się tak ułożyła sytuacja, że trafiłeś tutaj do nas? Oczywiście moja praca trenerska rozpoczęła się w 2010 roku, ale wcześniej, już będąc jeszcze piłkarzem, te moje ostatnie lata to już były przemyślenia i jak gdyby z pewną taką świadomością przygotowanie się do tego, żeby pracować jako trener. Tak więc będąc jeszcze piłkarzem już i w Austrii często chodziłem do grup młodzieżowych, tam prowadziliśmy zajęcia, wracając już później w Polsce. Pomału stawałem się takim grającym asystentem i jak gdyby to już był taki pierwszy początek przygotowania się do pracy samodzielnej. Pracę samodzielną rozpocząłem w 2010 roku w lutym w Rakowie Częsowa, w klubie, w którym się wychowałem i to był oczywiście taki bardzo trudny moment, ponieważ wtedy ten klub był praktycznie już bankrutem, ale wspólnie z moimi przyjaciółmi, w szczególności z Krzyśkiem Kołaczykiem, podjęliśmy się na takiej bardzo ciężkiej roli, bo praktycznie nie mieliśmy wtedy nic, same długi i tą świadomość tego, że bardzo dużo ryzykujemy. Powiem szczerze, z perspektywy czasu, patrząc na to, co się działo, ile nas to kosztowało, nie wiem, czy drugi raz bym się na to zdecydował, bo oczywiście również w jakiś sposób się zaangażowałem sam finansowo, emocjonalnie. Ale patrząc z perspektywy czasu, myślę, że było warto, ponieważ część tych zawodników, która się później wychowała, Maciej Gajos, Mateusz Zachara, dwaj zawodnicy, którzy grają w Ekstraklasie, zaliczyli również debiuty w reprezentacjach polskich, tak więc to była taka pewna satysfakcja, że ci zawodnicy... Też pozwól, że wejdę w słowo. Być może ta wasza praca skutkuje tym, że dzisiaj Raków wraca powoli tam, gdzie jego miejsce. Czyli no jest obecnie, awansował na zaplecze Ekstraklasy, a kto wie, czy tej szansy powrotu w ogóle do elity nie dostanie. Na pewno tak. Patrząc z perspektywy czasu, co się dzieje teraz w Rakowie, jak my zaczynaliśmy, to był trudny okres, ale później poprzez tą pracę, jaką wykonywaliśmy i przede wszystkim to zaangażowanie i tych wszystkich ludzi, którzy byli wokół klubu, jak również zawodników, no spowodowało to, że pomimo tych trudnych problemów był taki okres, że praktycznie nikt nie dostał złotówki przez 7 czy 8 miesięcy. Mm-hmm. Takie to były czasy, ale to później była taka satysfakcja i na pewno również no, na tą chwilę Raków korzysta z tego, co my wtedy rozpoczęliśmy. Na pewno to osoba głównego właściciela, głównego sponsora Michała Świerczewskiego, który dołączył już do nas jako sponsor wtedy, kiedy jeszcze ja byłem trenerem. No a teraz na pewno Raków to już jest zupełnie inna bajka, zupełnie inaczej zorganizowany klub z dużym potencjałem i na pewno z ambicjami, aspiracjami, żeby w najbliższych 2-3 latach przygotować się do walki o Ekstraklasę, bo to jest również klimat i takie miejsce, że kocha się piłkę nożną.
Później dosyć szybko po odejściu z Rakowa otrzymałem propozycję w Lechii Gdańsk, też bardzo trudny okres. Gdzie przychodząc do Gdańska, Lechia, mając takie buńczuczne zapowiedzi wielu piłkarzy, wielu obcokrajowców, szeroką bardzo kadrę, zachodniego inwestora, była na 13-14 miejscu i bardzo bliska spadku. Tak więc to był taki dosyć trudny okres. Ja młody trener, który pracował dotychczas tylko w drugiej lidze, dlatego też jestem wdzięczny, że otrzymałem taką szansę i myślę, że tą szansę wykorzystałem, bo zakończyliśmy ten sezon na 5. miejscu. Byliśmy bardzo blisko europejskich pucharów, ale czegoś zabrakło. W następnym sezonie troszeczkę cały ten okres przygotowawczy, to wszystko, co się działo, no to było dosyć dużo problemów, dużo takich sytuacji, na które nie miałem wpływu. Zostałem zwolniony z Lechii Gdańsk i miesiąc później objąłem GKS Katowice, też w bardzo trudnej sytuacji, kiedy klub no, był na 15-16 miejscu. Mimo, że też jakby przed sezonem mówił o ambicjach nawet z awansu tak, do ekstraklasy. No, też trochę sytuacja, na wyrost. Specyficzna sytuacja, no oczywiście wściekli, rozrażeni kibice i wszyscy w klubie i wokół, ale również w tym pierwszym sezonie zajęliśmy 4. miejsce, ten drugi sezon praktycznie do samego końca walczyliśmy o awans i niestety w ciągu tygodnia tą 20-miesięczną pracę zaprzepaściliśmy i to pozostaje pewnie niedosyt, bo uważam, że byliśmy bardzo blisko. Prezentowaliśmy bardzo dobrą piłkę. Na pewno tym bardziej jest żal, że w takim bardzo ważnym 3. meczu przed końcem z ostatnią drużyną u siebie w 16. minucie prowadziliśmy 2-0. I potem momenty dekoncentracji spowodowały, że to spotkanie jeszcze przegraliśmy. Ja podałem się do dymisji i niestety te marzenia zostały niespełnione. I to pozostaje tak jak gdyby taki pewnie dosyć, bo naprawdę myślę, że patrząc na to, jak się prezentowaliśmy, powinniśmy być w tej ekstraklasie, ale to jest kolejne doświadczenie. No i oczywiście teraz Wisła Płock, kolejne wyzwanie. Na pewno bardzo z tego się cieszę, ale z drugiej strony to było bardzo duże zaskoczenie, ponieważ miałem zupełnie inne plany i nie przypuszczałem, że teraz ewentualnie otrzymam jakąś propozycję z klubu ekstraklasowego czy pierwszoligowego na początku okresu przygotowawczego, ale to pokazuje z kolei, jak piłka jest nieobliczalna, wszystko się może wydarzyć i mając taką propozycję, oczywiście te moje plany się zmieniły, cieszę się bardzo, że jestem w Płocku, mając tą świadomość, jakie są oczekiwania, jak również na jakim etapie jest teraz klub, drużyna, jaki przeszedł etap tych ostatnich pięciu lat tej walki o awanse z drugiej ligi do ekstraklasy. I to pokazuje, że to zostało, jak gdyby ten awans został nagrodzony poprzez tą ciężką pracę, którą tutaj wykonano. Oczywiście moim zadaniem i sztabu trenerskiego jest ta kontynuacja i robienie wszystkiego, żeby ten poziom sportowy drużyny, indywidualny i jako całości szedł do przodu. Oczywiście to nie będzie łatwe, ale myślę, że wykonamy na pewno dobrą pracę. To o tym jeszcze za moment, w tej ostatniej części. A powiedz, czy ta porażka na finiszu sezonu z GKS-em Katowice to był taki najboleśniejszy moment w twojej dotychczasowej pracy? Ja myślę, że tak. To muszę powiedzieć otwarcie, że tak, ponieważ... No bo rzeczywiście wyglądało, że nic już nie może was powstrzymać. GKS był w bardzo dobrej sytuacji. Ten mecz z Kluczborkiem, o którym wspominałeś, no, też zaczął się tak, że lepiej się w piłce nie da. No i nagle wszystko się wysypało, tak jak sam powiedziałeś, w ciągu 7 dni plany oczywiście legły w gruzach. Mieliśmy wcześniej wiele spotkań, których zabrakło może tej takiej skuteczności, ponieważ w wielu wcześniejszych spotkaniach prezentowaliśmy naprawdę dobrą piłkę, ale nie wykorzystywaliśmy sytuacji. Ten mecz z Kluczborkiem oczywiście jest ciężki do wytłumaczenia, ale po tym momencie, kiedy prowadziliśmy 2-0 i człowiek stojąc z boku zaczynał czuć w podświadomości, że jak gdyby coś się zaczyna dziać takiego, że drużyna zaczyna być nieskoncentrowana, zaczyna być zapewna siebie. I pomimo już różnych prób, zmian, później również w przerwie jeszcze motywowania, niestety zawodnicy w tym momencie mnie zawiedli najbardziej, bo powiem szczerze, zawsze jestem i będę walczył i bronił zawodników. W tym momencie, w takiej sytuacji nie pokazaliśmy do końca profesjonalizmu i takiej konsekwencji. I z drugiej strony... Za to zostaliśmy ukarani. Z drugiej strony to na pewno doświadczenie, które kiedyś tam w karierze, w zawodzie ci się przyda, że no choćby z prostego powodu, no nigdy nie możesz być pewnym swego, szczególnie w sporcie. To jest taka sytuacja, że myślę, że dla trenera, nie tylko dla trenera, dla piłkarza. Dla piłkarzy trening, również, tak jest. Każdy trening, każdy mecz to jest jakaś nowa historia.
I myślę, że oczywiście to jest takie z jednej strony przykre doświadczenie, ale z drugiej myślę, że bardzo ważne dla rozwoju mojego osobistego trenera. Oczywiście ważną rzeczą dla zawodników jest również ta świadomość, wyciąganie wniosków z tych błędów. A przede wszystkim uważam, że taka bardzo ważna rzecz, taki przekaz dla zawodników, dla młodych zawodników, że to życie piłkarskie, kariera piłkarska płynie bardzo szybko i niekiedy może się okazać, że jedną szansę, którą otrzymałeś, jeżeli nie wykorzystałeś, następna już niestety do ciebie nie przyjdzie. Tak więc to są takie momenty, żeby właśnie ta grupa ludzi, którą masz, miała tą świadomość, że pewnych rzeczy się już nie da wrócić. Mhm. A my wrócimy jeszcze do audycji po krótkiej muzycznej przerwie. Proszę Państwa, magazyn Kibica zawsze w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej we wtorki wieczorem. W studiu dzisiaj gości Jerzy Brzęczek, trener piłkarzy Wisły. Teraz, Jurek, już zajmiemy się tylko dniem dzisiejszym. Mamy za sobą inaugurację Ekstraklasy w Płocku. Nieudaną, przegraliśmy z Lechią 0-2. Jak mógłbyś zanalizować przyczynę tej porażki? Oczywiście ta porażka boli dosyć mocno, patrząc przez pryzmat również tego stylu, jaki zaprezentowaliśmy w tym spotkaniu. Na pewno ta porażka była zasłużona, chociaż tak oceniając i później na spokojnie oglądając, analizując to spotkanie parę razy, na gorąco od razu po meczu, gdyby patrzyłem na to bardziej negatywnie i bardziej krytycznie, później patrząc na spokoju, było parę rzeczy, które były w naszym wykonaniu ok, ale na pewno ta rzecz podstawowa, nie realizowaliśmy tego, co sobie założyliśmy i w jaki sposób, w szczególności ta druga bramka po rzucie rocznym na pewno nie może się przytrafić, obojętnie czy ktoś trenuje tylko jeden dzień, czy tydzień, czy miesiąc. To był w naszym wykonaniu na pewno taki blackout i brak takiej znowuż koncentracji w sytuacji, kiedy to ćwiczyliśmy. Każdy zawodnik był odpowiedzialny za strefy i na pewno ta bramka była w taki bardzo łatwy sposób zdobyta. I po części również no na pewno w takich okolicznościach zawsze to ma negatywny wpływ na psychikę też zawodników, ale tak jak powiedziałem, pomimo tego, że nie zagraliśmy tego, co na pewno ci zawodnicy mogą grać i myślę, że będziemy robić wszystko, żeby ten poziom swój osiągnęli, to pomimo tego w tym meczu mieliśmy 300% sytuację. Już wtedy, gdy przegrywaliśmy. I w szczególności myślę, że ta pierwsza sytuacja na początku drugiej połówki, kiedy bardzo dobrze rozegrana piłka i piłka prosto padła od Piątkowskiego do Alcarecy, który wyjechał sam na sam i zaczęła się dobra interwencja Kuciaka. Myślę, że też to spotkanie może troszeczkę inaczej by wyglądało. Myślę, że również zawodnicy mieliby troszeczkę więcej pewności i wiary w to, co mają robić. No oczywiście drugim takim bardzo ważnym, przełomowym momentem to była druga żółta kartka dla Dominika Furmana. To też jak gdyby nam nie ułatwiło zadania, ale muszę powiedzieć taki to duży plus dla zawodników, że pomimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, wiadomo, że było ciężko wtedy wychodzić wysoko i grać agresywnie, doskakiwać do pressingu, ale pomimo tej przewagi Lechii liczebnej, my potrafiliśmy w tej fazie stworzyć dwie dobre sytuacje. Tak jest. W szczególności znowuż pierwsza po bardzo dobrej akcji z prawej strony podaniu Stefańczyka i takiej akcji indywidualnej, przebiegnięciu z piłką przez Alcarecę. Nie trafił w bramkę, ale to też była bardzo dobra sytuacja. No i w ostatnich minutach praktycznie dwie. No jedna sytuacja Kamila Bilińskiego po bardzo dobrym podaniu Niko Varelli. No i również ten stały fragment gry, który z 17 metra no jednak wykonaliśmy źle. Mhm. Tak więc na pewno parę plusików w tym spotkaniu było. A tak jak powiedziałem, myślę, że tych zawodników i tą drużynę stać jest na zdecydowanie lepszą grę niż to zaprezentowaliśmy w meczu z Lechią. Jurek, nieraz podkreślałeś, że uważasz, że indywidualne umiejętności naszych piłkarzy są naprawdę wysokie i ten zespół, zresztą to powiedziałeś nawet przed chwilą, stać nas na więcej. Z pewnością wpływ na ten pierwszy mecz miała też sytuacja, która miała w klubie, choć nie będziemy do niej wracać, ale wiadomo, że gdzieś tam w głowie piłkarzy te zmiany, roszady funkcjonowały. Teraz zyskujesz już trochę czasu, bo wiadomo, że no, emocje związane z pierwszym meczem i ze zmianami w klubie i z nową pracą dla ciebie powoli opadają. Czy potwierdzasz po tym tygodniu pracy i przeprowadzeniu
przeprowadzeniu kilku treningów, że rzeczywiście możliwości naszego zespołu pretendują do tego, żeby on spokojnie sobie w lidze grał? Czy uważasz, że być może należałoby go jeszcze wzmocnić, poszukać na pewne pozycje nowych graczy? Jaka jest twoja opinia po tych dokładnie 7 dniach pracy? Oczywiście tutaj z mojej strony się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o potencjał indywidualny, umiejętności zawodników. Uważam, że ten potencjał jest bardzo duży. Jest tutaj również taka mieszanka młodości i doświadczenia, rutyny, ale tak jak już wcześniej powiedziałem odnośnie mojej roli jako zawodnika kiedyś w przyszłości. Oczywiście najważniejszą rzeczą teraz będzie z tych indywidualności, z tych jednostek stworzyć kolektyw. Kolektyw, który będzie funkcjonował dobrze na boisku, poza boiskiem, który będzie miał tą świadomość, że są różne fazy gry w czasie meczu, że są momenty, kiedy wszystko ci się układa, idzie pięknie, wtedy każdy chce być przy piłce i każdy chce pokazać, że swoje umiejętności, ale są również trudne momenty, kiedy tej drużynie w czasie meczu nie idzie. I wtedy potrzebne są osobowości, które wezmą ciężar gry, które nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również swoim zachowaniem, swoją podpowiedzią, takim swoim, tą pozytywną energią będą w stanie pozostałych wciągnąć do walki. Natknąć na to, że okej, mieliśmy słabszy okres gry, teraz musimy wspólnie, jako ta cała drużyna, która jest na boisku, jak również ci, którzy są na ławce rezerwowych, z tą pewną świadomością te trudne momenty przetrwać. I tu musimy na pewno, moim zdaniem, właśnie nad tymi etapami, nad tymi elementami pracować, żeby ci zawodnicy mieli tą świadomość, że indywidualne umiejętności fajne, super, bardzo ważne, ale żeby te indywidualne umiejętności oni w 100% mogli wykorzystać, to my musimy się prezentować jako drużyna pod względem agresywności, pod względem naszego poruszania się i w ofensywie, i w defensywie, i tej świadomości, że każdy popełnia błędy, ale pozostali są również w takich momentach po to, żeby ten błąd próbować, starać się za wszelką cenę naprawić za kolegę i w tym trudnym momencie go wesprzeć. To jest, myślę, taki moment, w którym tutaj musimy poświęcić ten czas. Decydująca sprawa. Mhm. Gramy w niedzielę z Lechem Poznań. No, tak się ułożyło, że na początek ligi gramy z dwoma trudnymi rywalami, ale ja nigdy specjalnie do terminarza wagi nie przywiązywałem, bo tak naprawdę każdy z każdym musi zagrać, nieważne kiedy. Ale na pewno czeka nas kolejny trudny sprawdzian. Jak myślisz, na co nas stać? To już powiedziałeś, jaki element pracy będzie w tej chwili taki kluczowy dla poprawienia dyspozycji. Czy stać nas na to, żeby szybko zdobyć punkty, wygrać ten mecz? Jaka jest twoja opinia? Oczywiście sobie nie wyobrażam, żebyśmy obojętnie z kim będziemy grać, wchodząc na boisko. Nie, no to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby mieli tą świadomość, że nie możemy czegoś zrobić. Nie? To jest ta podstawowa rzecz. No my sobie, pierwsza rzecz, podstawowa rzecz, to ta świadomość, że o każdy punkt, bez względu na to, jaki to będzie przeciwnik, trzeba walczyć z pewnym zaangażowaniem i te punkty będzie trzeba po prostu również wyszarpać. Bez tego, tej agresji, bez zaangażowania w piłce nożnej na tym poziomie nie ma szans, żeby zdobywać punkty. To jest nierealne. Dlatego to, co wcześniej powiedziałem, ta świadomość. Gramy z przeciwnikiem, który gra również w europejskich pucharach, który jest głównym kandydatem na pewno z Legią, z Lechią, z Jagiellonią, no już do walki o tytuł mistrza Polski, tak więc ta świadomość, myślę, że zawodników również jest jasna. My nie jesteśmy faworytem tego spotkania, ale na pewno chcemy za wszelką cenę zagrać zdecydowanie lepiej niż z meczu z Lechią. Przede wszystkim agresywnie, bo w pewnych momentach nam tego zabrakło, tego doskoku, tego przejścia z tej fazy ofensywnej do defensywnej, kiedy to jeszcze za długo trwa i pozwalamy wtedy przeciwnikowi na to, żeby rozwinął swoje skrzydła. Tak więc to jest też taki element już typowo piłkarski, na których bardzo dużo zwracamy uwagę, będziemy zwracać, bo to jest w tej piłce bardzo ważne, ten moment właśnie straty piłki, to szybkie zabezpieczenie się i niepozwolenie na to, żeby przeciwnik się skontratakował, tak więc tutaj na tym pracujemy, na naszym zachowaniu się taktycznym, naszym poruszaniu, ale oczywiście... Może tak jak Atletico Madryt byśmy po stracie piłki się zachowywali. Znaczy, oczywiście to są różne drużyny, ale myślę, że te drużyny, które są już na dobrym poziomie, które chcą zwyciężać bez względu na to, w której lidze, myślę, że u nas również są drużyny, które to robią. I to jest bardzo ważna rzecz, która
ma duży wpływ na wynik spotkania. Mm-hmm. Jurek, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Wspólnie zapraszamy kibiców na niedzielę. Bardzo ładnie i fajnie dopingowaliście w piątek. Oczekujemy co najmniej tego samego. Sam mówisz, że już widziałeś mecz ten z Lechem rozegrany w Ulewie, a mimo to sprzedaliśmy 100% miejsc, więc to zakładam, że ty i piłkarze spodziewacie się podobnego dopingu teraz. Oczywiście tak. No ja oczywiście bardzo zapraszam serdecznie wszystkich kibiców, pomimo tego wakacyjnego okresu i może urlopów, ale zaczynamy coś nowego. Zdaję sobie sprawę, że może nie wszystkim się podobało to, co się działo, ale tak jest w piłce nożnej, kiedy są takie pewne wydarzenia, sytuacje, na które się nie ma wpływu. Ja przede wszystkim proszę o to wsparcie dla zawodników, bo to będzie bardzo ważna rzecz. My chcemy zrobić kolejny krok, żeby tą drużynę sportowo rozwijać, żeby ten progres, jaki został zapoczątkowany w tych ostatnich 5 latach, dalej był kontynuowany. I oczywiście na dzień dzisiejszy mamy tą świadomość, że walczymy o utrzymanie, ale naszym celem jest również powiększanie i zdobywanie większych umiejętności indywidualnych i zespołowych, żeby Wisła Płock była drużyną coraz lepszą. Potrzebujemy waszego wsparcia. Oczywiście. Jeszcze raz ja również gorąco zapraszam w niedzielę o 15:30. Nikogo przy Łukasiewicza 34 nie może zabraknąć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jerzy Brzęczek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Skłania się także słuchaczom Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień o kilka minut po 20:00 na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płocki. Dziękuję bardzo.